Siema, w tym filmie zagram w serwerze Sakiego, Dexiego i Petera na trybie Rust na serwerze Anarchia GG. To co zobaczyłem, była to skałka, czyli item, z którego możemy wyrobić takie rzeczy jak cobble, ale i również inne surowce. Niestety moja śmierć była skutkiem tego, że spotkałem tych dwóch sympatycznie wyglądających dżentelmenów. I tutaj musimy się na moment zatrzymać. Po otworzeniu tego shulkera, czyli lootboxa, z którego wypadają schematy, byłem gotowy, aby móc zacząć robić swoje pierwsze zabudowania. Ważne jest to, że bez schematów z lootboxa nie jesteśmy w stanie skraftować na przykład potrzebnych itemów. Potrzebujemy do tego właśnie schematu. Powiedz swój teren. No, z tym terenem może być różnie. Bo i tak zaraz ktoś przyjdzie, nas zabije. Ja mogę tutaj postawić? Aha. No nie mogę tutaj postawić, bo powiedzieć, że jest inna szafka. Świetnie. Zapewnie ta. W tym domku, w którym nic nie ma. Nie, no nie ma. To gdzie jest inna szafka? Czy gdzie bliżej nie ma? No chyba, że tutaj, ale... Tutaj może być szafka, tam jest szafka. Kurczę, no nie da się. Po tym chwilowym załamaniu poszedłem w podróż, aby znaleźć inne lepsze miejsce do rozbudowania. Przy okazji mijając ciekawe struktury. Jakaś mapa z Igrzysk Śmierci to wygląda. Jest lootbox jakiś, ale poza tym. Ja jestem ciekawy tego. Ja bym to wyszedł, nice. Ale także różne dziwne rzeczy. Lewitujący lootbox? A, chyba znowu schemat, a już co miałem. No tak, jestem znowu. Bez itemów? Czemu? No temu, że znowu mi się zginęło i to nie jest jedna rzecz, która się powtórzyła w tej postaci, czy tam jeśli chodzi o to, tylko to, że nie nagrało mi się znowu jak umarłem. Ale tak pokrótce, żeby wam to skrócić, żebyście wiedzieli, co po prostu kopałem schemat i diamentowy mi jakiś zaszedł od pleców. No i praktycznie jednym hitem, to był chyba Sharpness 5, coś takiego, jednym hitem dostałem od razu 4 serca, więc no już nawet nie zdążyłem uciec. No i zaczynam znowu od zera. No ale co za różnica, skoro i tak gramy bez ochrony, więc w sumie jak na to, że bez ochrony udało nam się tyle ugrać, to szczerze? Nie jest to zły wynik. No może nie jest dobry, ale nie jest najgorszy. Jesteśmy w miarę bezpiecznym miejscu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Widzimy wszystko. Tylko kurczę, mam nadzieję, że... Bo muszę mieć powiedzmy dwa staki drewna. Żebym mógł zbudować sobie jakąś prowizoryczną bazę pierwszą i żebym mógł... Myślę, że sobie po prostu zrobimy najłatwiejszą bazę, jaka istnieje na początku. Ściana z oknem. Musimy wykopać schematy.
Będzie ostatni kilo, który będę kraftował, ale chyba mam nadzieję, że ten już będzie ostatni, bo naprawdę kurczę już troszkę długo kopię. Dobra, ostatnie żelazo. Akurat mi kilo wpadł. Następny stack już nawet nie będzie pełny. Dobra, mówiłem nawet. No ledwo co ten był. Dobra, nice. Bez ochrony chyba też nam w sumie szybko poszło. Nie wiem jak to tam wygląda z ochroną, bo z ochroną tutaj troszkę. Dobra, i chyba kraftujemy, co? O Jezu, ale fart. Dobra, szczerze to myślałem, że mi się nie uda. Nie no, mamy to ty. Mamy szafkę. To gdzie mam postawić szafkę? Oje. Aha, tutaj mogę, no dobra. Dobra, to nikt już tutaj na nie przyjdzie. Właz. Trzy sztabki żelaza. Okej. Nie, 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 czemu? Nie pamiętam gdzie to było. Nie miałem kordów. Jest coś jak home. Kurczę, ta ochrona to jednak pomaga. No nie. Kolejny typ nie zabił. Po tej przykrej końcówce po prostu poszedłem spać.